Siemacie ludzie, środa wieczór, zatem pora na pogaduchy. A że święto, środek tygodnia i nie tylko, zatem tym razem krótko, a treściwie. Na początek Snickers. Dla tych wszystkich, którzy już powiesili medale na szyjach jednych, zdegradowali drugich, awansowali trzecich i tych, krótko mówiąc, którzy zanim cokolwiek się zaczęło, już wiedzą, jak to wszystko się zakończy. A cóż nowego w Speedwayu? Ano, trochę się podziało. Dwa ostatnie wakaty w pierwszoligowych klubach zostały zapełnione nazwiskami. W Krośnie stawiają na swoich. Duet Ireneusz Kwieciński, trener, i Michał Finfa, menadżer, poprowadzi Celfast Wilki Krosno. Prezes Leśniak konsekwentnie stawia na swoich. Zespół zbudował interesujący, zatem trudno odbierać krośnianom szansę na utrzymanie się w lidze, a najlepiej na pierwszym miejscu. O tym za chwilkę w krótkiej rozmowie opowie więcej trener krośnieńskich Wilków, Ireneusz Kwieciński. Bydgoszczy postawiono na import. Tamże rządzi rodzina kanclerzy i do tej pory trener wedle pana Jerzego potrzebny nie był. Przed nadchodzącym sezonem Wolta. Zmiana koncepcji, jednak szkoleniowca zatrudniono. Wybór padł na Lecha Kędziorę. Lecha Kędziorę, który ostatnio nie miał najlepszej pasy. Z Gdańska zrezygnował przed zakończeniem sezonu. Trafił do Łodzi. Skończyło się barażami, bo klęska urodzaju pośród zawodników i żonglowanie składem w zasadzie nigdy nikomu nie wyszło na zdrowie. Podobnie było w Łodzi. Ostatnio podjął się funkcji strażaka w Rybniku. W Rybniku, który w gronie ekstraligowców przez w zasadzie 99% tak zwanych ekspertów już przed sezonem skazywany był na porażkę. No i patrząc obiektywnie na siłę składu, tego należało się spodziewać. Kędziora tam poszedł, Kędziora cudu nie uczynił. A w związku z tym, że kontrakt mu się skończył, w związku z tym, że po raz kolejny w jego miejsce wskoczył Marek Cieślak, bo przypomnę, w Częstochowie przed powrotem Cieślaka na stare śmieci, to Kędziora prowadził zespół i o mały figiel wprowadził go do strefy medalowej, czyli zrobił swoje, czyli tam jeszcze miał dobry wynik, nawet bardzo dobry, ale mimo to bliższa koszula ciału, prezes Świącik sprowadził Marka Cieślaka, no i pewnie dzisiaj trochę tego żałuje. Ale Cieślak ponownie zastąpił Kędziorę, tym razem w Rybniku, a Kędziora znalazł zatrudnienie w Bydgoszczy. Polonia to klub z wielkimi tradycjami. To klub, który był organizatorem Grand Prix, który był organizatorem legendarnego kryterium asów z czasem imienia Mieczysława Połukarda, a zatem z tradycjami, z dorobkiem i z oczekiwaniami, no bo dyrektor sportowy Tomasz Golo, najsławniejszy kibic Zbigniew Boniek. Zatem nazwiska zacne. Pytanie więc, czy stary praktyk i dobry fachowiec Lech Kędziora potrafi przebić się i pokazać, że tym właśnie fachowcem i praktykiem jest na tyle, iż będzie miał samodzielność decyzji, czy niekoniecznie, tak to nazwijmy.
Ta wątpliwość pozostaje podstawową, jeśli chodzi o bydgoski klub. I to nie ma znaczenia, kto zostałby wybrany trenerem. Kędziora zna swój fach. Kędziora, mając wolną rękę, potrafi góry przenosić. Pytanie tylko, czy tę wolną rękę otrzyma. No a w lidze prawdopodobnie zabraknie jeszcze jednego nazwiska. Niedawno ogłosił zakończenie kariery Rafał Okoniewski. A teraz wygląda też na to, że chyba pożegnamy po 27 latach, kawał czasu ścigania, dwukrotnego drużynowego mistrza świata, indywidualnego mistrza Polski, drużynowego mistrza Polski, medalistę mistrzostw Europy, wielokrotnego medalistę par i drużynowo, zawodnika wywodzącego się z Zielonej Góry, potem przez dłuższy czas związanego z Częstochową, potem znowu z Zieloną Górą, a potem z kilkoma innymi ośrodkami, zasłużonego, choć zawsze mającego swoje zdanie i chodzącego własnymi ścieżkami, trzykrotnego uczestnika cyklu Speedway Grand Prix, Grzegorza Walaska. Greg Walasek nie ma kontraktu, nawet warszawskiego, na ten sezon z żadnym z klubów. No i pytanie, czy w związku z tym zamierza wycofać się po cichutku, bez hałasu i tak zakończyć bogatą, jakby nie patrzeć, karierę? No trochę byłoby szkoda, bo to postać i kolorowa, i utytułowana. Czy zechce podzielić się informacjami o przyczynach i pomysłach? Ano, zobaczymy. A zatem, moi drodzy, Ireneusz Kwieciński, Grzegorz Walasek, a ja zapraszam ponownie. Pamiętajcie o nas. Nowy rok, co środę, po 21:00, wieczorne pogaduchy o bandzie. Przemysław Sierakowski, zapraszam na rozmowy. Pomyślałem też, że no byłem w sumie tym komisarzem, tam niewiele tego zajęcia było, ale miałem wcześniej gdzieś tam jakieś propozycje, ale to były propozycje nieskrosne, więc było mi ciężko, to jest propozycja skrosna. No o tym mówimy, tak? Tak, oczywiście, no, w domu. No i ten. No i tak sobie pomyślałem, że może warto skorzystać, bo jak nie, no to już powiedzmy sobie szczerze, za przyszłym roku, może w następnym, już byłbym, że tak powiem, w trenerskim niebycie. No to może akurat nie do końca, ale rozumiem, że twoim konikiem dalej jest szkółka i dalej jest młodzież. Oczywiście, że tak. No to sam wywodzisz się z tego złotego okresu. Romek Raś, Paweł Grygolec, Maciek Bargiel, ty, sporo was tam wtedy było. Od tamtej pory takiego wysypu chyba nie notowano w Krośnie. No nie, no to jest takie... Teraz jest trochę deficyt do młodych i trzeba to jakoś zmienić. Trzeba wejść inaczej do tych młodych, żeby ich zachęcić wcześniej. No i z tym nasza głowa, żeby to jakoś zorganizować. No tamte czasy się nie powtórzą. Pół miasta na nabór nie przyjdzie. No raczej chyba nie, no ale pracę na miasto, tego żeby jakoś. No ale w Krośnie teraz na fali entuzjazmu, bo po długich latach takiej stagnacji nagle ruszyło we właściwym kierunku. No bez wątpienia tak. No Filip już nawet i najbardziej wytrwały, też ma jakieś granice wytrzymałości. Też chciałby coś lepiej, coś więcej zobaczyć. No i przyszedł akurat ten czas i to jest dobry czas. To teraz się zbliża taki trudniejszy czas, jak dla Beniaminka zawsze to jest ten pierwszy rok, tak. Ale jak to przetrwamy i z tego wyjdziemy. Czyli walczysz,
o utrzymanie drużyny w lidze, najlepiej na pierwszym miejscu. Dokładnie. Ile? Ale tak serio mówiąc, skład jest taki bardzo ciekawy, trzeba przyznać. Bardzo ciekawy, ale tak jak chcę, porównamy większe składu drużyn, to jest... Wszystko się może zdarzyć, przynajmniej na tę chwilę tak to wygląda. To powiem, że w Rybniku was się boją, bo liczą, że tam przynajmniej trzech ludzi dobrze jechało na torze rowu i ta inauguracja może być z niespodzianką. No fajnie było, wszystko będziemy robić, żeby tak się stało, żeby robić jak najmniej niespodzianek. Ale z drugiej strony jest też ryzyko, że odpukać noga się powinie i ten entuzjazm może prysnąć. Macie pomysły z Michałem, z prezesem? Tak, takie ryzyko jest. Tylko, że my jesteśmy po to, żeby takie ryzyko minimalizować, tak? No po to dostaliśmy jakąś tam ofertę pracy, żeby coś z tego zrobić. Zarówno ja, jak i Michał, prawda? Żeby jeżeli to ryzyko występuje, żeby je zminimalizować albo zlikwidować. No to jest rola sztabu szkoleniowego, żeby jednak wziął to w swoje ręce i to, co dostał przed sezonem, no tak, nie mieliśmy wpływu na układanie zespołu, no ale nie możemy narzekać, że taki dostaliśmy, bo wiedzieliśmy, jaki jest, tak? No dokładnie. Moim zdaniem jest ciekawy i z możliwościami, i doświadczony, więc może się dopiero dobrego wydać. Przy twojej poprzedniej przygodzie bolało cię bardzo, jak pamiętam, że brakowało finansów, szczególnie na szkółkę dla tych. Teraz masz przekonanie, że nie będzie powtórki? No mam nadzieję, że tak będzie, bo to są też deklaracje z klubu i ze strony sponsorów, że na nasze pieniądze znajdą, więc będziemy zaczynać. To będziemy chcieli to, że tak powiem, rozbujać. Szkoda będzie tego entuzjazmu, jeżeli nie daj Boże wrócą obostrzenia pandemiczne i publiczność nie będzie mogła zasiąść na trybunach, bo karnety no, rozeszły się w ekspresowym. Nic nie zrobimy z tym. Taki czas i tego nie zmienimy. Liczę, że to się też jakoś przeżyliśmy nawet takie wydarzenia, że pandemię zamieszczył w czasach tych starszych trwały z reguły do 2 lat. Tylko wtedy nikt z tym nie walczył, nie było szczepionek i tak dalej. Więc teraz minie rok czasu, przez złożone jakieś tam akcje z różnych stron. Myślę, że to się jakoś uda uporować, że a jeżeli jest to wyolbrzymione i nie trzeba aż tak mocno tam tym zapanować, to przynajmniej te szczepionki będą i się pojawią, to będzie jakieś zezwolenie ze strony władz, że możemy cokolwiek robić więcej. Irek, planujesz jakieś zgrupowanie, przynajmniej zlot czy zjazd zawodników, żeby zintegrować kapelę, żeby grali jedną melodię? Oczywiście, że tak. To będzie w okresie takim, jak to się mówi, po sezonie przygotowań przychodzi czas na takie lekkie rozstrenowanie przed wyjściem na tor. I myślę, że to będzie w tym okresie jakieś tam gry zespołowe, takie różne tematy, które sprawiają drużynę. Jakieś takie spotkanie, żeby się poznać wyjazdowe najlepiej, żeby będzie ze sobą trochę więcej czasu oglądać jakieś materiały na wideo, fajne, jakieś tam przywrócić. Dobre mecze zawodników, żeby naładować baterię. Czyli pozytywna energia. To co dobre, to powielamy. Tak, tak. No i myślę... Czy mi się wydawało, że wideo to jest użyte. Gdzieś tam ładne, tam powiedzmy materiały, nie wiem, poglądy. Niekoniecznie na wideo, bo to już by było ciężko dla nas chyba. Jasne. A dodatkowo, a tu ten może być wasz tor, mimo że już nie czarny, to jednak po pierwsze specyficzny, po wtóre nieznany rywalom. A z tym atutem toru to w dzisiejszych czasach, powiem tak, jest funkcja komisarza toru, to komisarz czuwa nad tym, żeby był bezpieczny i dobrze przygotowany tor i równy przede wszystkim dla wszystkich. Więc ten atut to bardziej to jest w tym sensie, że jeżeli nam się uda powtarzalny go przygotowywać, to każdym razem tak samo do niego się dopasowywać, jak później to powtarzy, wtedy będzie atut. Bo dzisiaj jakieś tam kombinacje bardziej lub mniej na siebie, żeby dla siebie przygotować, no to ciężko jest pod okiem obserwatorów. Tak?
Ale można pójść w kierunku przygotowania toru tak, żeby swoim odpowiadał, pasował, nie spoglądając na to, co rywal czy potrzebuje, czy chciałby, czy oczekuje. Trzeba wybrać dla siebie, oczywiście regulaminą na wierzchnię, ale wybrać taką, która nam najbardziej odpowiada i jeżeli ona się sprawdzi, to robić co mecz taką samą i wtedy to będzie. No ale wtedy nieodzowny jest sprawny toromistrz. Jest taki? Tak, jest. Miejscowy człowiek. Miejscowy. Ja pytam nie bez kozery, bo kiedy pożegnaliśmy niespełna 2 lata temu, 1,5 roku temu Jurka Bałtrukowicza w Grudziądzu, no to w ubiegłym sezonie trochę się z tym torem, najdelikatniej mówiąc, posypało. Prowadził też właśnie, będę się widział w partii, który prowadził tutaj pracę na torze, oczywiście pod okiem trenera, który tu wcześniej był. Ja powiem, to dobrze wychodzi, bo myślę, że nam się też ta współpraca ułoży i będziemy robić to dobrze. Irek, zatem powodzenia z Pojakami Krosnojedzie i oby z jak najlepszym skutkiem. Przyda się. Dziękuję serdecznie. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Dłużej takiego artykułu sportowego, po prostu chcę wszystko trochę wyciszyć, wiesz? Okej, no ale 27 lat jazdy i co, chcesz tak po prostu cichaczem umknąć, przymknąć wrota? Nic się nie działo, nie mam, nie schowałem się? Nie, ja się nie schowałem, no bo ja pracuję, mam swoje zajęcia. Skaczę, biegam, bo to lubię robić, ale to jest jak jest i po prostu mam jakiś plan na życie, na moją jeszcze karierę, ale to nie jest, nie chciałbym się po prostu jakoś tam angażować w różne artykuły, pytania, bo po prostu uważam, że dzisiaj to dziennikarstwo jest na bardzo słabym poziomie i nie chciałbym się tam z czegoś tłumaczyć albo przemilczeć pewne pytania. Po prostu, Czemek, no zrozum mnie. Jestem już tyle lat w żużlu i po prostu jakoś mi się odechciało tego wszystkiego i musisz mnie chyba jakoś zrozumieć. Nie jestem na ciebie jakoś negatywnie nastawiony, ale no po prostu ogólnie do takich spraw, jakichś wywiadów, jakieś pytania. Okej, okay. Ale co, czapka kadyrowa zaczęła być przyciasna w tym momencie, tak? Jeszcze raz? Mówię, czapka kadyrowa zaczęła być w tym momencie przyciasna, ciążyć. Czemu? Jak to rozumieć? No, dorobek masz pokaźny. Drużynowe Mistrzostwa Świata, indywidualne Mistrzostwo Polski, drużynowe Mistrzostwo Polski. I nagle... To nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę w tym, co się dzieje w żużlu, bo dzisiaj nie jest ważne, kto jaką formę prezentuje, tylko ważne jest to, czy pasujesz wiekiem, czy pasujesz być może KSM-em, chociaż jego nie ma, być może inną rzeczą, która podoba się komuś, kto prowadzi lub komuś, kto jest właścicielem. Oczywiście właściciel w cudzysłowie, bo właścicielem to pewnie jest kilka osób, łącznie z miastem. No tak to niestety wygląda w polskim żużlu, dlatego nie chciałbym się na ten temat jakby dalej zagłębiać. No ale są tacy, którzy dają radę, bo Protas ciągle na poziomie Ekstraligi w Zielonce i śmiga. No i chwała mu za to, bo prezentuje dobrą formę i oby jeździł jak najdłużej na takim poziomie. No ale z drugiej strony z twoich roczników Rafał Dobrucki został narodowym chwilę temu. Czyli jedni jeszcze się ścigają, drudzy próbują sił w innym, nazwijmy to, rodzaju czy gatunku speedwaya. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. No bo mówiłeś o jakimś pomyśle, to ten pomysł ma związek z żużlem dalej, czy już kompletnie się dzisiaj, wyleczyłeś? Dzisiaj, żeby istnieć żużlu, to musisz głęboko palca w dupie trzymać niektórym ludziom. Jeżeli wiesz, o czym ja mówię, to
to się zrozumiemy, bo tak jest po prostu. Ja tak uważam i tak jest w polskim rządu. Nie masz pleców, to nie istniejesz. O. No to chyba nie tylko w żużlu, bo to zdaje się w każdej dziedzinie tak działa, niezależnie od wszystkiego, ale to pewnie temat na dłuższą debatę i niekoniecznie tu i teraz. No więc właśnie, a pewnie tak ogólnie to chciałeś mnie zapytać o moją karierę, o koniec, czy o to, żeby wiedzieć? No, chciałem tak przejechać przez lata, że tak powiem, no bo Krosno-Odrzańskie, tam się urodziłeś, to powinieneś zostać wojskowym zawodowym. Bo tam jest dużo wojska i to jest to miejsce, gdzie Brian Andersen przyjechał na zawody zamiast do Krosna nad Wisłą kiedyś. Dziwił się, że nie ma stadionu. Coś było, no, coś pamiętam, coś takiego było, no że cieszył się, że podpisał w Krośnie blisko granicy niemieckiej, a okazało się, że nie te Krosno, tak, no. No i co, i skąd w tym Krośnie Odrzańskim z Speedway? Skąd ci się to wzięło? Tam był jakiś, nie wiem, fanklub Falubazu, czy jak to działało? A nie, to wszystko zaczęło się od mojego taty, bo on był kierowcą w Falubazie, w zakładach Falubaz, a że klub był wtedy zakładowy, gdzieś chyba na obóz jakiś pojechaliśmy, ojciec chyba wiózł wtedy zawodników na obóz krosowy, jakoś były wakacje, zabrał mnie, jakoś mnie tam wkręcił te tematy. No i tak to się jakoś potoczyło, bo lubiłem te motocykle, te kółka. To prawda, na początku widziałem zawodników, którzy jeżdżą na krosie, nie na żużlu, ale później jak już się zainteresowałem tym, to gdzieś tam byłem w różnych tych sekcjach szkółkowych. No dobra, ale zanim cię tata zabrał na żużel, to ujeżdżałeś co popadło? Jakieś komarki, motorynki, cokolwiek? Czy pierwszy raz wsiadłeś od razu na żużlowy motocykl? Przemek, ale zresztą, bo ty chciałbyś dalej ciągnąć temat, a wiesz co, ja bym umówmy się może, jeżeli... Kurde, może bliżej sezonu, albo jak to się wszystko zacznie kręcić na jakiś taki dłuższy temat, to wytrzymać się okay. Czy nie? Ja jestem bardzo cierpliwy, jeśli mnie no ja, szlak nie trafi, a złego licho nie bierze. No, już się umawialiśmy na ten wywiad, ja to pamiętam, ale no kurde, powiem ci jakoś tak, no to do tego, żeby zrobić wywiad, to trzeba mieć taką wolny dzień, tak jak wiesz, jak mecz przychodzi, to też, żeby coś wygrać, to trzeba mieć swój dzień, a ja dzisiaj, powiem ci, trochę miałem dużo pracy takiej na dworze, to były zmarznięty, pojechałem sobie na salę. No i teraz jak przyjechałem do domu, chciałem po prostu odpocząć, zebrać myśli na jutrzejszy dzień, ale nie unikam kontaktu, nie unikam jakby coś, takich wywiadów z tobą, bo akurat ty mi się wydajesz najbardziej rozsądny z tych wszystkich ludzi, którzy te wszystkie artykuły żużlowe kręcą. Wytrzyma jeszcze parę dni i jakoś jeszcze dzwonimy i zrobimy jeszcze coś fajnego. Miejmy nadzieję, a w międzyczasie polecam, posłuchaj rozmowy z Okoniem, on też kończy przygodę. Myślę, że jest fajna i że warto. I cóż, do usłyszenia w takim razie. Dobra, okej, pozdrawiam cię. Wszystkiego dobrego w nowym roku życzę. Na razie, wzajemnie. No cóż, jak słyszeliście, nie każdy ma ochotę mówić otwartym tekstem o tym, co było, jak było, co sprawiło i co bolało. No ale takie prawo. Zawodnik, utytułowany zawodnik. Miejmy nadzieję, że po paru tygodniach zechce jednak szerzej podzielić się informacjami, przemyśleniami i może jakimiś wnioskami płynącymi z wieloletniej kariery. A krośnianom, Beniaminkowi pierwszej ligi, należy życzyć jak najlepiej. I tak też właśnie we własnym imieniu uczynię. A tymczasem dziękuję wszystkim
za dzisiejsze spotkanie i zapraszam ponownie za tydzień, w kolejną środę, pogaduchy o bandzie. Pamiętajcie o nas. Przemysław Sierakowski. Kłaniam się. Do zobaczenia i do usłyszenia.